Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na lipiec 2020 roku. Cóż chciałbym powiedzieć krótkim słowem wstępu. Tak samo jak w ubiegłym miesiącu, w tym również, znak Zodiaku, pod którego filmikiem będzie najwięcej łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak Zodiaku na następny miesiąc otrzymał czytanie rozszerzone, to serdecznie zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę. Jeżeli jesteś nowym widzem na moim kanale, to serdecznie zapraszam Cię do jego subskrypcji, abyś była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, oczywiście horoskop jest horoskopem ogólnym, nie z każdym wszystko będzie tutaj musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany czytaniem indywidualnym, kontakt do mnie będzie podany w opisie tego filmu. Tymczasem przejdźmy sobie do rozkładu, moi drodzy. Cóż dla Was na lipiec? Mam nadzieję, same dobre rzeczy, ale nie będę Wam słodził, moi drodzy, tylko powiem to, co mi się pokaże. Skorpion, horoskop na lipiec 2020 roku. Praca i finanse. Uczucie. Zdrowie i karta rady. Moje drogie skorpiony, cóż dla Was? Praca i finanse. Ciężka energia. Ale rozdzielmy to sobie na osoby szukające pracy i na osoby pracujące. Jeżeli jesteś skorpionem, który szuka pracy, to mam pokazane, że w tym miesiącu jeszcze nie znajdziesz pracy. Co może być tego przyczyną? Tego przyczyną może być to, że masz obecnie na głowie bardzo dużo innych obowiązków, czy to domowych, czy też innych. Masz teraz taki natłok obowiązków, że ciężko Ci będzie znaleźć nową pracę. Jeżeli jesteś skorpionem pracującym, to mam pokazane, że różne przeszkody w tym miesiącu i różne kłody pod nogi mogą niestety ci niektórzy ludzie podkładać. Dlaczego? Przede wszystkim mam pokazane, że bardzo dużo pracujecie i bierzecie bardzo dużo na siebie, za dużo. Jesteście przepracowani, macie za dużo obowiązków, być może nawet pracujecie przysłowiowo, tak, za dwie osoby, a płacą Wam za jedną. Także no, zwróćcie na to uwagę, gdyż naprawdę macie bardzo dużo obowiązków w pracy i do tego bardzo dużo obowiązku w domu, w domach, przez co jesteście bardzo silnie tutaj energetycznie obciążeni. Co niektórzy z Was do tego mają taką pracę, przez którą nabawiliście się bardzo silnych bólów kręgosłupa. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o finanse, no nie będzie tutaj żadnych tragedii, ale też szałów materialnych ani wygranych w gry liczbowe nie widzę dla Was na ten miesiąc. Będą jakieś małe przeszkody na drodze w lipcu dla Was, niestety. Zobaczmy uczucia. Ojejku, proszę Państwa. No i co, moi drodzy? Piękną kartę macie na uczucia. 10 mieczy. Rozdzielmy to sobie tak jak zawsze na osoby w związkach oraz singli. Jeżeli jesteś singlem, singielką, skorpionem, to mam pokazane, że niestety jeszcze w tym miesiącu miłości nie znajdziesz, dlatego że jesteś totalnie przybita po swoich poprzednich związkach związku
i energetycznie po prostu nie jesteś na to gotowy. Nie jesteś na to gotowa. No mam pokazany tutaj taki, no, biedę emocjonalną. No nic się tutaj w ostatnim czasie nie dzieje w waszym życiu emocjonalnym. Tak jak na pustyni, pusto, gorąco, sucho, nic nie ma, chociaż pewnie wy byście coś chcieli. No ale niestety mam pokazane, że tutaj energetycznie jeszcze w lipcu absolutnie nie widzę nic godnego uwagi, jeżeli chodzi o stały związek. Mogą pojawić się jakieś znajomości, które zakończą się szybciej, aniżeli się zaczęły i mogą przynieść albo zabrać wraz z sobą dużo bólu i cierpienia. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, no moi drodzy, no ciężki energetycznie czas. Dziesiątka mieczy jest jedną z najgorszych kart w tarocie i dziesiątka mieczy jest bardzo taką silną, intensywną, ale negatywnie energią miłosną. Dlaczego? Jeżeli jesteście właśnie w tych związkach, to co niektóre relacje w lipcu właśnie się zakończą, ale to ja nie mówię o wszystkich związkach, tylko zakończą się takie relacje, które już od dłuższego czasu nie mają prawa bytu. To takie relacje, ja mam tutaj pokazane, że się zakończą. I to zakończą się z przytupem, z płaczem. No i z takim niestety smutkiem, tak? A relacje, które w lipcu przetrwają, mogą niestety mieć energetycznie cięższy czas i różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje mogą się tutaj wydarzyć. Niemniej jednak pamiętamy, że jest to czytanie ogólne i ono nie z każdym będzie rezonowało. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, to szczególnie zwróćcie uwagę tutaj na układ nerwowy, na waszą neurologię, ale również na układ oddechowy, tutaj szczególnie górne drogi oddechowe. Uważajcie, aby gdzieś was nie przewiało. I karta rady dla was. No właśnie, moi drodzy, no nie mogliście mieć po prostu lepszej karty rady do tych kart, które tu macie, a macie karty wyjątkowo ciężkie energetycznie. Osiem kielichów. Po prostu odpuśćcie w tym miesiącu. Odpuśćcie, odpuśćcie, odpuśćcie. Jeżeli coś już naprawdę nie będzie chciało się toczyć, to zakończcie to, odejdźcie, naprawdę. Gdyż wiadomo, odejścia nigdy nie są łatwe, ale wam intuicja będzie podpowiadała, aby od pewnych rzeczy odejść. No spójrzcie, na pracę i na finanse macie tutaj ciężką dziesiątkę, na uczucia macie jeszcze cięższą dziesiątkę w gruncie rzeczy. Dużo nerw przez to wszystko sobie tutaj w tym miesiącu popsujecie. Nie orientuję się aktualnie, jakie pod względem tutaj astrologicznym dla was lipiec jaki będzie, no ale według mojego tarota będzie to jeden z cięższych miesięcy w tym roku. I dlatego, jeżeli coś tutaj nie będzie bardzo szło, to po prostu tarot wam radzi, abyście odpuścili, zostawili to za sobą, no i odeszli od rzeczy, które są dla was wykańczające i męczące, abyście mogli się zregenerować. Dobrze, moi drodzy, ślicznie wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Oczywiście ja mam nadzieję, że nic złego się wam nie przytrafi i że horoskop nie będzie z wami rezonował. Niemniej jednak, jeżeli jesteś takim skorpionem, który właśnie czuje się plus minus mniej więcej, tak jak ja tutaj to w kartach wyczytałem, no to może być to skierowane do ciebie i tak jak mówię, karta tutaj radzi odejść po prostu od tego, co złe i od tego, co ciężkie. Moi drodzy, ja wam życzę pomimo wszystko udanego miesiąca. Trzymajcie się, no i do usłyszenia.